Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy. Już się pożegnaliśmy z zimą, przywitaliśmy wiosnę nareszcie. Co prawda jeszcze na cieplejsze dni trochę musimy poczekać, ale już bliżej niż dalej, więc lecimy z nowym odcinkiem, czyli nasze roślinki zewnętrzne, jak i wewnętrzne po zimie. Jak sobie przezimowały, jak sobie radzą, dowiecie się w tym odcinku. Serdecznie zapraszam. Tradycyjnie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Przechodząc do meritum, jesteśmy na ogrodzie, naszym ogrodzie tutaj w Katowicach, który jeszcze nie wygląda, no musicie nam wybaczyć, jest niestety zimno. Mimo że zimy już nie ma, to nadal jest zimno. Odliczamy dni do majówki, naszej wspaniałej, naszych urodzin, największej imprezy w roku. I do tego momentu będą się zjeżdżać dostawy z Sycylii, Hiszpanii i Włoch. Zamówiliśmy całego tira roślin i nie mogę się doczekać. Nagramy na pewno super odcinek z całej dostawy tutaj na miejscu, także zobaczycie rozładunek chyba pierwszy raz. No i co? I chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o roślinach, które żyją swoim życiem, ale żyją, przygotowują się również do wiosny. No i pokażę Wam, jak wyglądają po prostu przez zimę. Zaczniemy sobie od chyba najbardziej rozchwytywanego w naszym sklepie gatunku, czyli alokazji. Tutaj akurat w ręku mam kolokazję, ale one dość podobnie się zachowują przez zimę. I chcę Wam powiedzieć oczywiście o roślinach, które są duże, które rosną przez cały sezon w ogrodzie, a na zimę lądują u nas albo na magazynie, albo w tej przybudówce, którą możecie zobaczyć przed wejściem do sklepu. Mamy taką szklarenkę. No i cóż, są to rośliny, które praktycznie przez całą zimę nie są podlewane, może raz, zależy gdzie są. Wyglądają mniej więcej tak. I słuchajcie, one żyją, to jest naprawdę, będzie to wspaniała roślina. Zrobię Wam aktualizację, jak to wygląda wszystko już w lecie. No, ma ogromne liście, przepiękna, po prostu prezentuje się nieziemsko. Tu mam akurat kolokazję, już z jakimś maluszkiem. One na zimę całkowicie zamierają, nam przynajmniej. Ludzie je przechowują różnie, my zostawiamy w donicy z tego względu, że gdybyśmy je, wiecie, wyciągnęli, dawali do jakichś woreczków albo osobnych pudełeczek te same bulwy czy kłącza, to by nam się po prostu pomieszały i nie wiedzielibyśmy, co jest co. Także zostawiamy w donicy, tak to mniej więcej pamiętam, od jakiego ogrodnika to przyjechało, co to jest albo czym było. W każdym razie tu już macie pierwszy efekt wiosny, nowe liście wychodzą, ona już dostała trochę światła, jeszcze nie została podlana, ale już to trzeba zrobić. No i co? I czekamy już tylko na te nieminusowe temperatury w nocy, żeby poleciała do gruntu i rosła pięknie. Tutaj macie, słuchajcie, alokazję Portadore. No, ona też wygląda jak wygląda, pewnie Wy, znaczy mam nadzieję, że tak nie pomyślicie, ale wiele osób tak myśli, że jest uschnięta, że jest do wyrzucenia, a tu nic bardziej mylnego. Ona po prostu tak sobie zimuje, odrzuciła tego liścia, żeby zebrać energię w swojej bulwie i móc wypuścić następnego. Tak jak tutaj, ten liść, widzicie, usechł, jest do oderwania. A, wyszedł już nowy po zimie, bardzo ładny, zieloniutki, co prawda jeszcze mały, ale będzie coraz większy. To jest też roślina, która w sezonie dorasta do 2 metrów w ogrodzie, także naprawdę nam to w ogóle nie przeszkadza. Znamy te rośliny, wiemy jak się zachowują i te żółte liście, no cóż, wyglądają jak wyglądają, ale żyją. I to jest najważniejsze, żeby tą zimę po prostu przetrwać. To są rośliny egzotyczne, tropikalne, musimy o tym pamiętać, że nasz klimat nie do końca jest dla nich. I tutaj kolejny przykład, bananowiec Maureli. Też wiele osób, które przychodzi do sklepu, to mówi: Boże, co to macie za uschnięte badyle? No słuchajcie, bananom na zimę się ścina liście, żeby po prostu nie musiały utrzymywać tylu liści przy takiej małej ilości światła oraz niskiej temperaturze. Maureliego zimowaliśmy tutaj w szklarni, no więc liście równie były uschnięte, ścięliśmy go. No i co? I wychodzi nowy. Mogliśmy go ściąć tutaj, jeśli macie okazję na przykład, albo macie 2-metrowe banany, które chcecie wkrótce skrócić, no to możecie je śmiało odciąć nawet o połowę do pnia, one odbiją.
jak ja miałam zdziwienie, pamiętam, kiedy zamówiłam jakiegoś bananowca i na zdjęciu był taki piękny, miał tyle liści i w ogóle taki duży, a mi przysłali coś takiego, nie? Ja mówię, że o co chodzi? No a ten pan mi powiedział, który to sprzedawał, że spoko, że on odbije, posadź go, tylko łatwiej mi go było po prostu tak spakować, więc wyobraźcie sobie, jak my jako sklep byśmy mieli na zdjęciu, nie wiem, taką alokazję olbrzymią, a wysyłali wam po prostu ścięte kawałki tylko, albo trawę kiedyś to też zamawialiśmy, praktycznie przyszły same korzenie. No u nas ludzie, nasi klienci by tego nie kupili, no ktoś, kto się nie zna, no to powie, Boże, co to mi sprzedaliście, a niestety tak to wygląda. I no i bananowce, wiadomo, jak komuś nie odpowiada jakiś liść, to ścinamy, za tydzień jest nowy, piękny, więc tym się w ogóle nie przejmujcie, nie martwcie, taki jest ich urok. Wierzcie lub nie, ale rośliny egzotyczne są naszą ogromną pasją, naszym konikiem i z roku na rok chcemy ich mieć coraz więcej. Obalamy też wszelkie mity o zimowaniu danych roślin. Także przy okazji, będąc tutaj albo dzwoniąc czasami, możecie się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy albo naszych testów, jakie zrobiliśmy do tej pory. To byście nie uwierzyli, że jesteśmy w stanie zostawić frytka variegata na przykład w wodzie przy 0 stopniach i ona żyje. Tak samo oliwkę na przykład na całą zimę. Wiele osób mówi, że to jest niemożliwe, że na pewno nie przeżyje. Nam się udało i w gruncie, i w donicy. Ale to wiadomo, jest bardzo zależne od wszystkich czynników, czyli jaką mamy zimę, jaki mamy teren, tak? Bo wiadomo, też inaczej będzie na balkonie, gdzieś tam w bloku na osiedlu w centrum miasta, a inaczej na obrzeżach, gdzieś gdzie jest wiele łąk i lasów, no to wiadomo, że tam będzie zimniej. Wracając, chcę wam jeszcze opowiedzieć o tych przepięknych palmach, które zamówiliśmy. Maciek mnie zabije, jak to będziemy musieli rozładowywać, ale przyjedzie cały wypełniony tir właśnie z ciepłych krajów, czyli z Hiszpanii, z Sycylii i z Włoch. Pierwszy raz mamy tak ogromną dostawę. Zawsze zamawialiśmy dużo, tam oliwek głównie, ale teraz to po prostu będą takie rzeczy, że pierwszy raz się tak cieszę na jakąkolwiek dostawę. Żadne takie domowe rośliny ostatnio mnie tak nie cieszyły, jak odliczam dni po prostu do tej. I to wszystko przyjedzie jako przygotowanie do naszej majówki, gdzie was serdecznie zapraszamy. 1 i 2 maja mamy największą imprezę w roku, gdzie będzie największy wybór, najniższe ceny, fantastyczni goście. No i po prostu nie może was zabraknąć. Jeśli nie macie planów na majówkę, no to wsiadajcie w samochód, pociąg, autobus i przyjeżdżajcie do Katowic. I tutaj taka ciekawostka, którą bardzo chciałam właśnie uwiecznić przez to, że nikt nam w to nie wierzy. Posadziliśmy końcem jesieni Musa Basio, żeby nie musieć o nie dbać przez zimę, bo tak jest po prostu wygodniej i nie zajmują wiele miejsca. Wsadziliśmy je do gruntu. Oczywiście przy pierwszych przymrozkach zmarzły, co jest normalne, ale słuchajcie, one w ziemi, te korzenie i te bulwy, te kłącza żyją. Właśnie je sprawdziłam i są twarde, są zielone, także naprawdę lada moment puszczą nam odrosty. Szczyty, wiadomo, zmarzły i z jednego banana z góry nic nie wyrośnie, ale ten jeden banan puści nam około 5 do 7 nowych bananków, więc będziemy mieć tutaj taki po prostu piękny bananowy gaj. Minusy takiego zimowania Musa Basio są takie, że z roku na rok nie będziecie mieć coraz większych bananów, będziecie mieć coraz więcej bananów, czyli po prostu będziecie mieć bardzo, bardzo gęsto. My dążymy do tego, żeby raz, żeby mieć gęsto, ale dwa, żeby kilka z nich, wiecie, miało te 4-6 metrów, no bo wiadomo, że im większe, tym piękniejsze. No, wszystkie wielkie rośliny się prezentują i wyglądają przepięknie. Także w tym roku przetestowaliśmy, to jest właśnie nasz dwuletni już Basio, który był zimowany w gruncie, wyrósł do zera. Miał pod koniec zeszłego sezonu 2 metry i teraz chcielibyśmy je trochę podtrzymać, żeby on nie ruszał, wiecie, znowu z poziomu ziemi, z poziomu tego korzenia, tego kłącza, tylko gdzieś tam już z poziomu jakiegoś pnia. Więc zrobiliśmy mu budkę, taką budkę ze styropianu, zarzuciliśmy liśćmi. Oczywiście można to zrobić bardziej fachowo i dać jeszcze słomę i tak dalej, ale spójrzcie, nam
nam się udało. Do momentu, w którym były liście, jest banan cały. Już rusza, już odbija. Tu zobaczycie zielone części tych liści. Także on też już poczuł wiosnę. No i słuchajcie, rośnie. Zobaczymy, jaki będzie pod koniec sezonu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że dowiedzieliście się trochę co nieco o naszych nieidealnych roślinach, jednak z ogromnym potencjałem. Zobaczycie zresztą w sezonie, jak to wszystko zupełnie inaczej wygląda, jakie jest w tym życie, ile jest zieleni, no po prostu i egzotyki przede wszystkim. Także serdecznie Was zapraszam. Raz, że do Katowic, dwa na nasze social media, na których jesteśmy trochę częściej, czyli nasz Facebook, Instagram, wszystkie Insta Story, Facebook Story, no i oczywiście subskrypcje naszego kanału, może komentarze, bo to nam zawsze dodaje dużo siły i motywacji do dalszego kręcenia. Może macie sami jakieś pomysły, o czym Wam opowiedzieć następnym razem, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Żegnam się z Wami, bardzo dziękuję za to, że jesteście i do następnego.